Patryku, komentatorzy trochę stracili głos, trochę zgłodnieli, tyle to wszystko trwało, ale było warto, bo chyba przyznasz, że widowisko było fantastyczne. No tak, trzeba przyznać, że było fantastyczne widowisko, bardzo dobry mecz na wysokim poziomie, zwłaszcza ten ostatni mecz. Myślę, że był takim wisienką na torcie dla kibiców. Świetnie się to oglądało. Jesteśmy zadowoleni, że udało się wygrać 3-2, ale wiemy doskonale, że to jest dopiero połowa drogi. Wiemy, z jak silnym przeciwnikiem będziemy rywalizować w Grudzisku, na ich hali, na ich stołach. No ale będziemy starali się zagrać tak jak u nas, albo i lepiej. A zdecyduje dyspozycja dnia i wygra lepszy. Ja tak po dwóch punktach Władysława Ursu myślałam, że to on będzie bohaterem tego spotkania, ale po tym ostatnim pojedynku z Jonisem to chyba taka Kiwa dzisiaj będzie gwiazdą wieczoru w Bydgoszczy. No tak, myślę, że tu taka Kiwa zasługuje na szczególne uznanie. Wiadomo, przyleciał 2 dni temu z Japonii, gdzie ta podróż trwa około 20 godzin i wysiąść prosto praktycznie z samolotu i zagrać taki mecz na takim poziomie nie jest łatwe. No a Wladi jak Wladi, tak? Jesteśmy już przyzwyczajeni, że od jakiegoś czasu gra już ten poziom wyżej. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mamy go u siebie w zespole i no i musimy grać całą drużyną, tak? Nie możemy też patrzeć tylko na Władysława Ursu, bo mówię, w rewanżu będzie zdecydowanie ciężej i liczymy i na Artura na ataku i jeszcze jest Leonardo Mutti. To jeszcze o Artura właśnie chciałabym zapytać. Kilka słów na temat pojedynku z Miłoszem Redzimskim. No Miłosz dzisiaj nie był chyba w swojej najlepszej dyspozycji. Ty jako też trener kadry młodzieżowej, juniorów, też pewnie znasz go, jak potrafi grać, kiedy gra ten swój top. No i dzisiaj niewiele brakowało, żeby wykorzystał to właśnie Artur Grela. No i czego tam zabrakło? No tutaj żałujemy właśnie tego pojedynku, gdzie Artur nie wykorzystał tak naprawdę słabej dyspozycji Miłosza. Nie ma się też co dziwić, jest to młody chłopak, kilka dni temu zdobył 2 złote medale Mistrzostw Europy U21, byłem osobiście z nim na tych zawodach, widziałem ile gier tam zagrał, na jakim poziomie, także trzeba pamiętać, że to są tylko sportowcy, to nie są roboty, tak, i no, grać cały czas na takim poziomie jest bardzo ciężko, ale też szacunek dla niego, gdzie mimo tej niedyspozycji walczył resztką sił. Myślę, że Miłosza stać na dużo, dużo więcej i też tutaj właśnie pokazał, że nawet mimo tej niedyspozycji, no i tak jest zawodnikiem na dobrym poziomie. Gratuluję i dziękuję bardzo. Dziękuję.